Przez to narcyz oszaleje. Jest jedna taka rzecz, która doprowadza narcyza do szaleństwa. Działa na niego bardziej niż wszystko inne. Wystarczy, że powiesz jedną prostą rzecz. Powiedz, że cię to nie obchodzi. Powiedz, że jest ci to obojętne. Obserwuj, jak narcyz zareaguje. Straci głowę. Dzieje się tak, ponieważ narcyzowi zależy tylko na tym, żeby tobie zależało. Nie jest w stanie wytworzyć z tobą prawidłowej więzi emocjonalnej. Jest od ciebie mocno zależny. Oczekuje od ciebie akceptacji. To określa, jak siebie postrzega, jak się czuje. Narcyz czuje się od ciebie gorszy, słabszy. Czuje się nieodpowiedni, a jednak polega na tobie, ponieważ jesteś jego źródłem zasilania. Każde źródło zasilania ma jeden cel – wierzyć w iluzję narcyza, akceptować jego fałszywą tożsamość. Bez ciebie iluzja się rozpada, rozsypuje. Dlatego narcyz cię potrzebuje. Dlatego narcyz oszaleje, kiedy uświadomi sobie, że ci nie zależy. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.